szereg EasyWalk, szereg treningowy, które ułatwiają naukę chodzenia na luźnej smyczy. Szeregi EasyWalk przebiegają pionowym pasem tutaj, tuż za łapami i przednim pasem poziomym tutaj z przodu klatki piersiowej. Najpierw centymetr przekładamy przez obwód psa tuż za przednimi łapkami. Ciasno, nie może być zbyt dużo miejsca między centymetrem a łapą, ponieważ to nie są szelki norweskie, tylko szelki EasyWalk, one mają się opierać tutaj na tych przednich łapkach. Mierzymy i umiejętnie to jest akurat 79. Ta wartość powie nam, jaki rozmiar powinniśmy wybrać dla naszego psa. To może być S, M lub L. Teraz mierzymy obwód klatki piersiowej z przodu. Centymetr przykładamy tam, gdzie kończy się przednia łapka. Tak, och jajku. I prowadzimy go do końca drugiej przedniej łapki. Pamiętając o tym, żeby nasz centymetr był napięty, nie może być za nisko, bo szelki będą opadać, ani za wysoko, żeby nie wpijać się w gardło i też, żeby było po prostu dobrze dopasowane. Super, Mileczko, super sobie radzisz. Świetnie. Tę drugą wartość wpisujemy w odpowiednim polu przy zamawianiu szereg. Tak. Tak wyglądają dobrze wyregulowane szelki EasyWalk. Chodź, Mileczko, pokażemy. Tak, super. I z drugiej strony. Tak, proszę bardzo. Ten górny pas jest regulowany i odpowiada za wysokość przedniego pasa. Czyli jeżeli odpowiednio mocno go zepniemy, wtedy ten pas będzie wyżej. Jeżeli z kolei ten będzie zbyt luźno i będzie miał zbyt duży obwód, wtedy ten pas będzie za nisko i będzie opadł. Dlatego ważne jest, żeby odpowiednio wyregulować ten górny pasek, a także pozostałe, czyli też ten dolny, który odpowiada za obwód klatki piersiowej ogólnej. Super, Mileczko. Pięknie, super pies. Tak, idziemy sobie?